Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będzie ściśle współpracował z Zespołem Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Umowa w tej sprawie została podpisana 18 marca. Podpisujemy umowę o współpracy. Mamy rzeczywiście również w zadaniach wydziału edukację uczniów na poziomie szkoły średniej. Chodzi tutaj o to, żebyśmy te więzi rzeczywiście zacieśniali, jeżeli chodzi o tę edukację ekonomiczną. W ramach tej współpracy oferujemy przede wszystkim oczywiście to, co wydział ma najlepszego. Zajęcia będziemy realizowali również w zespole szkół, czyli w ramach oczywiście programowych zajęć. Nasi pracownicy będą realizowali wybrane programowe zajęcia, czy też tematy, które sobie życzą słuchacze, czy też uczniowie. Zapraszamy również mury naszego wydziału. Zapraszamy do współpracy w ramach kół naukowych. No i oczywiście nasz produkt, Akademia Młodego Ekonomisty, w ramach którego również będą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Cieszę się bardzo, że mogliśmy taką umowę zawrzeć, ponieważ dawno już współpracowaliśmy w różnych formach z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Sam brałem udział w pracach czasami Wydziału Nauk Ekonomicznych, a dzisiaj to takie ukoronowanie, oficjalne podpisanie. Czego dotyczyć będzie ta umowa, na czym będzie polegała ta współpraca? Tak jak dzisiaj tutaj zostało podkreślone, pani dziekan mówiła o współpracy pracowników naukowych tegoż wydziału z naszymi przede wszystkim uczniami w różnych formach pracy w kołach naukowych, jak również uczestnictwo w zajęciach na Wydziale Ekonomicznym, jak również udział pracowników w formie wykładów, różnych form zajęć w naszym Zespole Szkół w poszczególnych klasach ekonomicznych czy technikum rachunkowości. Uczniów i studentów swoim doświadczeniem wspierać będą także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tak prawdę mówiąc, jak pani dziekan też i zaznaczyła we wstępie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne współpracuje od wielu lat z Wydziałem Nauk Ekonomicznych, ale tak prawdę mówiąc, umowę sformalizowaliśmy w tym roku. Podjęliśmy też takie intencje, prawdę mówiąc, aby podjąć wspólne przedsięwzięcia kierowane do młodzieży, których celem będzie podnoszenie ich wiedzy, umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, ale też i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Naszym celem jest to, aby spowodować, by ci młodzi ludzie zostali na terenie Warmii i Mazur, tak? Aby nie uciekali do uczelni lepszych, bardziej prestiżowych, tak? W Polsce czy za granicą, żeby mogli tę wiedzę spożytkować na terenie naszego województwa i wspierać kadrę, która w tej chwili zarządza dużymi placówkami, bo kiedyś ci ludzie też odejdą na emeryturę i ktoś będzie musiał ich zastąpić. Ale przede wszystkim na nas ciąży ten obowiązek, aby tych ludzi uczyć, aby zachęcać ich do współpracy z przedsiębiorcami, aby nie odrzucać ich z racji braku doświadczenia, tylko aby nabywali tego doświadczenia razem z nami. Tak? I to jest naszym takim priorytetowym celem, dlatego będziemy dążyli za wszelki sposób do tego, aby przedsiębiorcy zachęcali do współpracy, aby ta młodzież mogła z przedsiębiorcami współpracować i tak, by później ich na tyle zainteresować współpracą z potencjalnymi pracodawcami, by oni tutaj u nas zostali na stałe.